przy czym jednocześnie przyznaje się koncesję po około 7-8 stacji dla komercyjnych stacji jak TVN czy Polsat i my życzymy im jak najlepiej, ale nie chcemy, żeby była taka nierówność, że jedni dostają 8 kanałów, a jedna telewizja nie może się dobić o jedną możliwość nadawania w tym nowoczesnym systemie. No i to jest, myślę, ten główny sprzeciw. Ponadto no, nie jesteśmy w stanie pojąć, jak można ignorować tak powszechnie głos obywatelski. Przecież mamy już prawie 2,5 miliona podpisów obywateli za przyznaniem telewizji TVN tej możliwości nadawania na telewizji cyfrowej, a rząd, wybrany przecież przez obywateli, ignoruje to i tak naprawdę rękami swoich przedstawicieli pogłębia tą nierówność. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Ponad 2 miliony ludność ludzi bez pracy. Młodzi ludzie mają budować naszą ojczyznę, a nie obce kraje. Należy obniżyć pensje przynajmniej o 1/3. Ministrom, prefektom, radom nadzorczym, prezydentom, starostom, burmistrzom, wójtom, marszałkom, wojewodom, a prezydent Komorowski niech na przykład rządu przestanie zwracać się do Tuzani, a on właśnie ma. Wyszedł do nas i żebyśmy odczytali mu i przekazali nasz apel.